Jeżeli zapytałbym kogokolwiek z Was, jakie słowiańskie słowo jest najbardziej znane, pewnie większość z Was powiedziałaby wódka, ewentualnie część z Was mogłaby powiedzieć pierogi. Ja bardzo lubię pierogi, więc pewnie odpowiedziałbym, że pierogi. Ale nic z tych rzeczy, ani wódka, ani pierogi nie jest najbardziej znanym słowiańskim słowem. Najbardziej znanym słowiańskim słowem jest słowo robot. I nie mówię o tym bez przyczyny, dlatego, bo dokładnie 100 lat temu, 25 stycznia 1921 roku, na deskach Teatru Narodowego w Pradze wystawiono sztukę Uniwersalne roboty Rossuma Karela Czapka. I to był ten moment, ten czas, kiedy słowo robot po raz pierwszy użyto w znanym nam dzisiaj znaczeniu. Do tamtego czasu słowo robot z czeskiego robota oznaczało niewolnika. Karel Czapek, konstruując to słowo, wykorzystał w bardzo szczególnym kontekście. W kontekście robotów humanoidalnych, stworów humanoidalnych, które miały pomóc człowiekowi w podejmowaniu takich zwykłych, bieżących czynności życia codziennego. Najpierw rzeczywiście człowiekowi pomagały. Potem zaczęły go coraz bardziej wyręczać, a na końcu człowieka zabiły. I tak słowo robot zaczęło być znane na całym świecie, bo sztuka zaczęła być wystawiana na całym świecie. A Karel Czapek wkomponował to słowo pewien gen, pewną granicę zaufania pomiędzy technologią, a pomiędzy człowiekiem, wskazując, jakie skutki mogą wiązać się z przekroczeniem tej granicy dla człowieczeństwa. Jesteśmy w bardzo szczególnym czasie. Ja tu dzisiaj występuję też w bardzo wielu rolach, ale przede wszystkim w roli prezesa Instytutu Lema. Obchodzimy 100. rocznicę urodzin Stanisława Lema. Kilkadziesiąt lat po wystawieniu sztuki Karela Czapka Stanisław Lem napisał książkę Suma technologiczna. Nie jest to najbardziej znana pozycja książkowa Lema. Odpowiada tam na pytanie, jak człowiek tworzy technologię. Konstruując bardzo wiele pytań, znajdujemy tam również odpowiedź. Stanisław Lem mówi o tym, że człowiek tworzy technologię na swój wzór i na swoje podobieństwo. Nazwa Suma technologiczna nie jest przypadkowa, dlatego bo nawiązuje do sumy teologicznej świętego Tomasza z Akwinu, który w samym centrum wszechświata stawiał Boga, a Stanisław Lem w samym centrum wszechświata stawiał człowieka. Ale zadał też pytanie, czy nowe technologie powinniśmy rzeczywiście tworzyć na swój wzór i na swoje podobieństwo. A następnie porusza temat człowieczeństwa, który potem kontynuował w niemal wszystkich swoich powieściach, mówiąc tak naprawdę jedno, że możemy zrobić z technologiami wszystko, ale nie możemy utracić człowieczeństwa. Chciałbym przytoczyć trzy fakty, które dotyczą naszej ostatniej rzeczywistości. To pytanie, to człowieczeństwo, ten problem człowieczeństwa dzisiaj w szczycie pandemii, kiedy stoję w teatrze w Katowicach i oprócz obsługi technicznej, oprócz operatorów i prelegentów w zasadzie nie ma tutaj przede mną nikogo. Wydaje mi się, że nie, że brzmi szczególnie, krzyczy wręcz. Chciałem przytoczyć trzy fakty dotyczące ostatniej nas rzeczywistości. Pierwszy to Dzień Polskiej Statystyki. Parę dni temu obchodziliśmy Dzień Polskiej Statystyki i spośród bardzo wielu liczb dwie wydają się krzyczeć szczególnie. Liczba 5 i liczba 6. 6, dlatego bo dokładnie 6 lat miało dziecko, najmłodsze dziecko, które w 2020 roku popełniło samobójstwo. Świadomie targnęło się na życie. A 5? Dlatego, bo co piąta śmierć w Polsce dziecka w 2020 roku spowodowana była samobójstwem. Co piąte dziecko, które umarło, bo chciało umrzeć. A źródło większości z tych samobójstw znajdowało się w przestrzeni cyfrowej. Znajdowało się w mowie nienawiści, znajdowało się w dezinformacji i w bardzo wielu zjawiskach, o których tutaj mógłbym mówić prawdopodobnie godzinami. Przykład numer 2. Grudzień 2020 roku. Pierwszy miesiąc w historii człowieczeństwa, gdy liczba ataków hakerskich przekroczyła liczbę użytkowników sieci. Dlaczego tak się wydarzyło? Oczywiście dlatego, że wszyscy z dnia na dzień przenieśliśmy się z technologicznej wioski do technologicznej dżungli, głównie ze względu na pandemię COVID-19, ale nie tylko dlatego. Dlatego, bo żyjemy w okresie kryzysu gospodarczego i poszukujemy wszyscy źródeł dodatkowego dochodu. Część z nas decyduje się na poszukiwanie źródła dochodu tam, gdzie wykrycie sprawcy przestępstwa jest prawie niemożliwe, w internecie, który nie ma granic. A dodatkowo korzystamy coraz częściej z przestrzeni cyfrowej z domu, które robi złudne wrażenie bezpieczeństwa. I jeszcze jedno, część z nas to tak zwani internetowi niedzielni kierowcy. Przed pandemią 9% Europejczyków
nigdy nie korzystało z internetu. Były to osoby skrajnie wykluczone cyfrowo. Okres pandemii spowodował, że ten odsetek spadł o kilka procent, ale to są osoby, które nie nabyły doświadczenia, w jaki sposób korzystać z cyfryzacji. I one padają ofiarą tego typu przestępstw w pierwszej kolejności. I przykład numer 3, o którym w mediach mówiło się bardzo mało, może okazał się mało clickbaitowy. Na Antarktydzie doszło do bardzo wyjątkowego wydarzenia. Doszło do przełamania ogromnego szelfu o powierzchni stanu Rhode Island w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej o wysokości 150 metrów, a więc wysokości 5 wieżowców, o wysokości porównywalnej do wysokości Pałacu Kultury i Nauki. Odgłos pękania szelfu był silniejszy niż wybuch bomby atomowej w Hiroshimie. Oczywiście dowiedzieliśmy się o tym dzięki technologiom, dzięki dronom, które z idealną wręcz perfekcją były w stanie z góry prześledzić szlak pękającego szelfu. Wygląda to nieprawdopodobnie. Ale oprócz tego, że technologie, sejsmografy pomogły nam dowiedzieć się o tym wydarzeniu, niezrównoważony rozwój nowych technologii je spowodował. Powiedziałem trzy różne przykłady, trzech różnych zjawisk, które dotyczą trzech różnych obszarów naszego życia, które czynią zasadnym pytanie, czy nie stoimy na granicy, o której 100 lat temu mówił Karel Čapek w swojej sztuce, konstruując słowo robot, będące dzisiaj przecież filarem rozwoju technologii. Robotyzacja, cyfryzacja, cyborgizacja, automatyzacja, to są wszystko pokrewne, słowa pokrewne terminowi robot. Chciałem przytoczyć teraz trzy diagnozy, które moim zdaniem pozwolą nam przynajmniej nie przekroczyć tej granicy i nie spać w przepaść. I pierwsza, mi najbliższa, bo dotycząca tego, czym zajmuję się niemal całe życie, czyli dotycząca prywatności. Chciałem, żebyśmy przenieśli się do XVII wieku, a konkretnie do 1693 roku, do wsi Młotkowice, gdzie przeprowadzono bardzo szczególny proces. Proces pławienia oczary. Jeden z mieszkańców miejscowości, oprócz bardzo wielu rzeczy, które zrobił, zdecydował się zakryć okna swojego domu. Jako pierwszy w wiosce postanowił zadbać o swoją prywatność. Zrezygnował z typowych, charakterystycznych dla tego okresu deszczułek i błony rybiej czy zwierzęcej, która zastępowała szybę, bo na większość mieszkańców szyby na szyby nie było stać. Zdecydował się zadbać o swoją prywatność. Co się okazało? Okazało się, że dbanie o prywatność było postrzegane jako zagrożenie. Nie było innych mechanizmów kontroli w takiej miejscowości. Jedynym mechanizmem kontroli była wiedza o wszystkich wszystkiego. Wszyscy musieli wiedzieć niemal wszystko o swoim sąsiedzie, bo to był mechanizm kontroli. Nie było innych. Prywatność była postrzegana jako próba zagrożenia. No i osoba została skazana na czary. A teraz z perspektywy tego, który przez 3 lata odpowiadał w Polsce za reformę ochrony danych osobowych, wdrażając do polskiej przestrzeni jeszcze z czasów mojej pracy w Ministerstwie Cyfryzacji RODO, chciałem zadać pytanie, czy wsią Młotkowo nie jest dzisiaj internet? Czy dokładnie w takiej sytuacji nie jesteśmy? A więc w sytuacji, w której nie mamy żadnych realnych mechanizmów kontroli nad internetem, a jedynym mechanizmem kontroli jest brak anonimowości. Czy anonimowość, o którą tak walczymy, czy prywatność, o którą tak walczymy, wnosząc ją na sztandary niemal wszystkich reform dzisiaj, traktując ją jako środek, jako lekarstwo na niemal wszystkie problemy przestrzeni cyfrowej, czy prywatność, anonimowość, o którą walczymy, nie stoi w równości z brakiem odpowiedzialności? Czy odpowiedzialność w XXI wieku nie wiąże się z podpisywaniem pod słowem, które wypowiadamy? Filar drugi, dla mnie szczególny, dotyczy obszaru, jakimi są algorytmy. Jeżeli bym zapytał kogokolwiek z Państwa, kto ogłosił pandemię COVID-19, większość z nas zapewne odpowiedziałaby Międzynarodowa Organizacja Zdrowia i oczywiście formalnie mielibyście rację. Tak, Międzynarodowa Organizacja Zdrowia, WHO. Ale tylko w teorii, dlatego bo w praktyce pandemię COVID-19 ogłosiła firma Blue Dot, kanadyjski algorytm, który analizując dziesiątki, setki, tysiące, miliony informacji o migracji na świecie podróżników, o tych, którzy podróżują liniami lotniczymi, gromadząc ogromne informacje o naszym stanie zdrowia, z niemal idealną perfekcją potrafił zidentyfikować nie tylko epidemię,
jako pandemię, ale potrafił z idealną wręcz precyzją określić, że Azja poradzi sobie z pandemią najszybciej, w jakim kierunku będzie podążała pandemia i powiedział po raz pierwszy wyraźnie, że to nie jest epidemia, tylko to jest pandemia, która będzie trwała latami. W 1994 roku Bill Gates rozpoczął wielką kampanię społeczną, promując swój CD-ROM. Chciał pokazać, że na jego CD-ROMie gromadzi się 300 tysięcy kartek papieru, że informacje, które gromadzi ten CD-ROM, mogą zastąpić 300 tysięcy kartek papieru i na nich usiadł. Słynne zdjęcie piramidki przypominającej papier toaletowy, a na szczycie Bill Gates. Gdyby dzisiaj chciał zrobić to zdjęcie, musiałby usiąść na najwyższym budynku na świecie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, bo ten przykład pokazuje moc algorytmów. Wyłącznie algorytmy są dzisiaj w stanie przetwarzać skutecznie tak ogromną ilość informacji, jak widać po przykładzie, który podałem na początku, bardzo trafnie i skutecznie. Kiedy to wszystko się dzieje, większość publicznych wypowiedzi na temat algorytmów stawia znak równości pomiędzy nimi a wojną. Hasła clickbaitowe, wojna algorytmów, władza algorytmów, produkcje Netflixa dedykowane algorytmom. Skupiamy się na tym, żeby zwalczyć coś, co bez wątpienia jest naszą przyszłością, dlatego przyszłością rozwoju tych nowych technologii, o czym już w latach 70. zresztą mówił Stanisław Lem, jest nic innego jak sztuczna inteligencja, dlatego potrzebujemy wsparcia w czynnościach powtarzalnych w świecie społeczeństwa informacyjnego. Zastanówmy się, czy nie powinniśmy skupić, zamiast walczyć z algorytmami, nie powinniśmy skupić się nad tym, w jaki sposób tworzyć je w sposób transparentny i tworzyć je w taki sposób, żeby algorytm Facebooka, który decyduje o tym, jaki zasięg ma który wpis i który wpis będzie usunięty, a który pozostanie, był skonstruowany w taki sposób, byśmy mieli poczucie jako społeczeństwo, że mieliśmy na to wpływ. I ostatnia rzecz dla mnie najważniejsza to jest krytyczne spojrzenie na rzeczywistość. To jest coś, co jest filarem dzisiejszego rozwoju nowych technologii, o czym zupełnie zapominamy. W 1968 roku Stanisław Lem wydał powieść Głos Pana. Pisał w nim o postprawdzie. Pisał w nim, że jest to coś naturalnego, ale jednocześnie skupienie się na postprawdzie w zbyt dużym stopniu może nas unicestwić. Postprawdzie, czyli pewnym subiektywizmu treści, które tworzymy. Człowiek z natury tworzy treści w taki sposób, żeby odpowiadały naszej percepcji, naszej świadomości, naszym poglądom, tym, w jaki sposób widzimy świat dookoła. Krytyczne patrzenie na rzeczywistość to czytanie wszystkiego, co mamy w internecie przez pryzmat siebie samego. Czyli odpowiedzenie sobie na pytanie to jest punkt widzenia osoby A, ale teraz chciałbym na ten punkt widzenia osoby A nałożyć punkt widzenia osoby B. Świadomie w trakcie całego wystąpienia nie użyłem żadnego slajdu, żadnej prezentacji. Chciałbym Państwu pokazać tylko jeden slajd, prosząc o jego wyświetlenie. Widzą Państwo przed sobą dom. A w środku tego domu, w środku schodów tego domu widnieje drzewo. Ktoś budując dom pomyślał o tym, że najpierw było drzewo, a potem był dom i wybudował go w taki sposób, żeby to drzewo rosło w zgodzie z tym domem. Pamiętajmy, że najpierw był człowiek, a dopiero później były technologie.